Ten się wita. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Satisfactory na moim kanale. Jest ze mną Siłka. Hi, welcome in 400 episode of Satisfactory and my is Piłek. Hello! Yay! Myślę, że tu można by górą tak fajnie puścić go. Tylko ten będzie dziwnie wyglądał. Tak. I lecą. Wirniki teraz jak pójdzie i prąd do góry. Zbieramy tylko wirniki. To w ogóle chyba powinno być jeszcze wyżej. To chyba było najbardziej radośniejsze przywitanie. Tak, ja już tak znudzony. No tutaj stawiamy sobie rozdzielnik. A tu Psiłek. Euforii troszeczkę. Czemu nie ma prądu? A bo tam, że odpiął. Że odpiął. I to jeszcze po holendersku. Kurde, to się uczy tych języków. Na językach. Umiem. Dużo języków, ale tak po trochę. Tak po trochę. Umiesz siedzieć po włosku? I buffon culo comesta. Ja umiem siedzieć po włosku. Jeden włosek, dwa Jeden włoski. Jeden włosek, dwa włoski. Cyk, cyk, cyk. Cyk. I tam jeszcze było... Okej. Okay. Może tu się zmieści. O, tu się zmieścił. Nie powiem, co będę robić. Tu się nie zmieści. Gdzie tam szedł ten prąd w ogóle, bo... Czy ten prąd ma tu połączenie? Nie ma tu połączenia. Jest połączone z tym, nie wiadomo po co. A, bo odpiąłem wszystko w pierony. Ale jak? Bo odpiąłem tą część w ogóle całą, gdzie w ogóle... Co? Nie, tamtą część odpiłem? Tak, tamtą część odpiłem. Dlatego jest 100 zamiast 1000. 160. Coś tam mi machnęło. Tu. To jest ten na rogu, tak. On tu się jakoś łączył chyba. Z tym? Da radę? Nie da rady. No bo to koliduje. A tu? Też koliduje. Albo ta huta, konstruktor, albo ten taśmociąg. No jest problem. No jest very big problem. Ale to myślę, że może tu stać. Spędziłem sobie tu miejsce, ja teraz jeżdżę tu tym łazikiem. Łazik. Naruszanie. Czy to jest taśmociąg, czy... Prawdopodobnie ten. Teraz łapiemy tam. Tu. Uda się, bez tego dość pociągu, aczkolwiek nie chciałem chyba tu. Może być tu, czy nie może być tu? Hello, what's up, guys? Hello, my friend? Teraz tu nie może być. Te taśmy ciągi. Kurde, Psiłka. Ciung, ciung. I tu trzy, tam leci dalej. Ile jest teraz życia? Zero. To? Z tym jeszcze? To jest tam. A tam też przechodzi. Coś, żem tu na... No rozchulało się. 700. 600, 700, 800. Trzeba będzie w nocy zobaczyć, gdy coś się na czerwono świeci. W nocy łatwiej jest właśnie... Tu się na żółto świeci na pewno. Szukać ich ślimaków, bo się świecą. I właśnie patrzeć na fabryczki. Czy jest wszystko idealnie. No tu śrubek jest za dużo. Bo też wzmocnionych płytek. No ram jakbym zabrał, to by się robiły wzmocnione płytki, a... Tu jeszcze taśmę ciągu nie dołożyłem, dlatego śrubki nie idą. Tu. Tu jesteśmy w stanie to zaakceptować, Piłeczka, prawda? Baczysz mi to. No prawda, no. No i fajnie. Tu sobie wirniczki wziąłem, aczkolwiek nie lecą jeszcze dalej, dlatego też tutaj się... No i ogólnie jest live'ik, 16:29, pierwszy... 18 sierpnia. Się robi powolutku. Śrubków jest elegancko. Taśmociąg pojedynczy do tego, podwójny do tego. No i fajnie. Nie mam pojęcia, czy już wszystko podpiłem, ale... To może tu być. Teraz to, tu, tu? Nie. Dobrze. Myślałem, że z tamtej podpiłem. To tu, tu i to tam dalej. Czyli wszystko k.
no nie wiem, 600. Ostatnio mieć odpiąłem. Cześć Karol. Cześć Karol, witam. Siedzę dwóch, zmienił się skakać, staje na palcach i wyciągnie ręce. Dokładnie. A do kabli energetycznej by doskoczył, a potem jeszcze za przyjemność. Dopóki jesteś w powietrzu, to chyba ci nie... Jak nie stoisz na ziemi, to... Nie kopię, nie? Nie, żebym testował. Ale tam jest jeszcze 1900 kabli. Próbowałeś? Kabli jeszcze... No, lizałem. Co? Baterii nie lizałaś nigdy? Nie? Co ty masz w głowie? Powiedziałbym coś przykrego, ale nie. No to mów. Mnie tata uczył. Co? Wiem, że przykre będzie. A was jakie rzeczy uczyli? Tatowie? Właśnie dlatego przykre. Mnie na przykład wiązać butów. Gorzej, jak masz duży brzuch, to wiesz. To ciężko się schylić. Ja nie wiem, czy mam duży brzuch. Kiedyś miałem duży brzuch. I było ciężko. Nawet kościele ustać, powiem ci, że. Musisz mi pokazać zdjęcie, jak byłeś młodszy. W gimnazjum siedziałem. Nie. Nie masz czego pokazywać. Masz, masz. Tu jest. Matka, tu ciągnę kabel cały. Chciałbym ci swoje pokazała, jakieś hity, ale musiałabym. Zlituj się, dlaczego ja tu ciągnę kolejny kabel? Ten, to miałeś tu, łączyć się z tym. Niszczymy. Także nie było czego oglądać, ale powiem ci, że na tyle nie męczyła msza godzina w kościele, nie, że nie, siedziałem nie, nawet nie, nie. W gimnazjum na konfesjonale, wyobraź sobie? Wielki chłop, dwumetrowy, no bez kitu. Wiesz, wydawało mi się, że zemdleje. No ale teraz już w sumie nie, no opłaca się być chudy. Teraz już nie opłaca się być chudym, ale tutaj, to, tu, nara, elo. Karol, ostrzegam cię, nie pisz wierszy. Teraz jest łatwiej. Teraz jest łatwiej. To, tu. I to. Tu. Nie w twarzyczce. Jak się postawi w taśmociągu, to się zostaje z nim do końca życia. No i lecą sobie. Lecą sobie śrubki, lecą sobie wirniczki. Więc ja też sobie, z racji, że tu dużo teraz wyjdzie sobie na śmociąg, dorzucę to, co mam przy sobie. Stojanów mam sobie więcej przy sobie, a wirników też miałem wziąć. Mam staczka. Także bardziej tam pójdę do stojany. Dołożyć, Karol, ostrzegam po raz ostatni. Zużyje się więcej niż... niż produkuje. Jak ci się siłka podoba tu? W miarę to ogarnąłem, czy nie bardzo? No jest pięknie, to ja powinno... sobie wymarzyłam. Wow, to powinno się jeszcze wyżej, żeby to tak nie było w dół w górę, tylko wiesz, na jednej wysokości. No bo to jest na jednej. To jest na którym słupie? Czwartym, piątym? No, gratulujemy Karolowi timeouta. Czwartym, trzecim? To jest ziemia. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak się liczy piętra. Parter, pierwsze, drugie, trzecie. Czyli trzecie. A to jest na drugim, więc mogło tu było też być na trzecim, tu było wtedy nad kablem. Poprawi to piłeczka? Nie, jest pięknie. Tak. W ogóle nie. Wszystko ci zadowala. Ja nie wiem. Nie jesteś wymagająca w ogóle. No już taka jestem. No i tu. I teraz jest pięknie nad... aż pała... Warto się cieszyć z małych rzeczy. Teraz jest pięknie, aż pała mięknie. Nad przewodem sobie idzie. Okej. Okay. No i jest super. Chociaż tu jest. A tu jest na jeszcze wyżej. Bo tu jeszcze jest postawiony jeden. No. Nie, tu jest. Tu jest pierwsze, drugie, trzecie. Tak, czwarte. Tam jest trzecie, tu jest czwarte, więc tu minimalnie schodzi w dół. Bo tu jest trzy, a tu jest postawione jedno, jeszcze jest wykopane. Śmiesznie. Wziąłem szpadle i wykopałem. Przejazd pod taśmociągiem przejmując sobie. Przejazdami przejeżdżać. A ja miałem zobaczyć odkrycia, miałem zobaczyć. W ogóle silniki już się robią fajnie. Co tam ciekawego? Przyniosłem mi dziś odkrycia. Komputer. Kateriowy. Tego nie kojarzę. Ale to jest też na wirnik. Myślę, że wezmę ten komputer. Z gumy, z katerium. Dużo płytek strasznie. I dużo katerium. I trzy się robią. Komputery to później jest też taki produkt premium, tak jak teraz mam na przykład silniki. Ogólnie to są trzy rzeczy do wyboru. Jak wybiorę sobie jedną, to ta jedna znika. Ja ją mam. Jak odblokuję?
Znaczy, odblokowuję, potem muszę coś wrzucić i już ją mam. Mogę z niej korzystać. A dwie pozostałe zostają, więc jeśli wezmę tą, to ta zniknie, te dwie zostaną i tu się pojawi jedna nowa. Na nich niekoniecznie, wcześniej nie potrzebuję z tego kryształowego oscylatora. Widziałem też, żeby coś tam odblokować, potrzebuję mieć 50, a ja mam 38 chyba. Około 400. Alternatywa na wirnik. Ja teraz wirniki robię tutaj z... proste jakieś takie śrubki i pręty chyba. A tu mogę sobie z rur jeszcze robić i przewodów. To ogólnie jest problematyczne takie alternatywy, bo one dużo ułatwiają, ale musisz przebudować całą fabrykę. Także robię sobie komputer. Mogę z tego skorzystać, mogę nie. Szybko wody, dysk twardy na bliski. Mam jeszcze parę dysków twardych, 4. No opłaca się chodzić po świecie. Nie wypadł ci dysk? Zdobywać, co to jest z tym dyskiem? Nie, nie mam. Wiesz, wiesz co to oznacza, że nie wypadł ci dysk? Wiem, plecy bolą. A? Widzisz? Czy nie miałem, ale wiem. Także tu schodzi z 4 na 3. Tam wchodzi. Zaimponiłeś mi. To jest ta sama wysokość. Co ja to jeszcze chciałem wziąć? Nie, idę stojany. Teraz mam szybki sposób przemieszczania się. Nie pojazdem, nie tymi odskoczniami, tylko szybkim taśmociągiem. Padam na zakrętach. To jest problem, a teraz tu bym chciał zeskoczyć. Jest z jednego na drugi. Kurde, tu tyle taśmociągów widzę. Tu dwa, tu trzy. Są oczy, a tu język. Co? Nie wiem. No, a tu jest okej wszystko? Ty masz dziwne wyobrażenia. Tak, ja ale... mówiłam, ty rozmawiasz z duchami. Tak. Zróbmy to wszędzie. Tu jest już wolny. Taka różnica. Szybko i teraz wolno. Przyspieszmy to wszystko. Czy ja tu przeleciałem tak? A, bo to się... to zniknęło na chwilę. Bo... to jest całkiem spoko sposób przyspieszania taśmociągów. Starczyłby naj... ten, ale... tak. Zróbmy najszybszy. Stać mi, akurat mnie kończą belki. Zobaczmy jak tam belki właśnie. I ogólnie 12 minut odcinka. Szybko lecą te odcinki. Ale rzeczywiście nagrałem wczoraj i w nocy piłka 5, tak jak planowałem, wiesz? Patrzyłem sobie. Z czego na dwóch jestem ja? Tak, i chyba. I trzeci chyba ja zaczęłam. Chyba tak. Potem na dwóch jeszcze bez ciebie. O kurde. Ty nagrywasz bez mnie, jest mi smutno. Mało belków. Także... chyba Karol ci dał łapkę w dół. Rurów czy belków? Dzięki, Karol. Dałam time auto z wierszy. Tylko tej 9 voltów. Aż takich doświadczeń dużych nie mam. W Franciszku. Dobra, stalowa rura, troszeczkę sobie tutaj podbieramy. Także teraz modyfikowanko. 9 voltów to nie za dużo? Tu się troszeczkę... nie wiem. Nie, ale ja ogólnie miałem też, jak mówiłem, oczko wodne. To dosyć często odpinałem gdzieś tam prąd. Jakiś taki... nie tyle nieizolowany, co... jakieś takie starsze przewody potrafiło kopnąć. Więc no jedynie takie mam doświadczenia. Jedynie takimi mogę się pochwalić. To ja, jest ja bym coś powiedziała, ale może jest tak nie. Teraz tu zabrakło rurów. Jak ja się z prądem wow. Mówiłem. Baw się piłeczka. Znaczy, a może jednego pełny, powiem. Pełny duży kontener wzmocnionych belek. Wow. To mogę opowiedzieć czy nie? Tak, ja to muszę jeszcze pozmieniać na no to normalną. Tak. Recepturę, ale opowiadaj. Kiedyś obok łóżka miałam taki stary przedłużacz na cztery wejścia, nie? Bez takiego zabezpieczenia, taki normalny. I stary. Bez jakiejś listwy przepięciowej? Tak, bez niczego. Aha. I on się tak jakby przerwał. To są chyba. Przerwał się kabel i było widać te w środku kable. W środku tak są dalej. Takie druciki małe? Tak. Ja w sumie nie widziałem takiego dużego, mam od telefonu, widzę, więc... okej. Okay. Więc tylko takie. Znowu się pełno robi. I było tam widać, jak podłączałam coś do tego przedłużacza, to z tego miejsca, gdzie było przerwane, zaczęły lecieć iskry. I ja byłam tak mądra, że ja złapałam to miejsce ręką i mnie przeszedł całym ciałem prąd. O matka. I później siadłam i nie mogłam... stać. Tak mnie kopnęło i w końcu się zdenerwowałam, odpiłam to w pizdu i wyrzuciłam przez okno. Nie. Mogę teraz ja coś powiedzieć? Nie. Moi drodzy, patrzcie, to jest wąskie gardło. Trójka, 270 rzeczy na minutę.
jedynka, 60 i trójka. Teraz tak one wystrzelają, jak na tą szybszą chodzą. Takie właśnie rzeczy się niestety dzieją. Niestety. To tylko ja mogłam być mądra i złapać za ręką. Gołą ręką, bez gumowych rękawiczek. Oj, gorzej. No, ale przeżyłam. Jak kogoś prąd pieści, to też się przecież, wiesz, łapie. Jak cię prąd pieści, to i się wszystko później zmieści. Człowieka trzeba przecież odciągnąć. Wiesz, łapiesz za człowieka, odciągasz. To ciebie i przejdzie. Co ty? No co ty? No co ty? Nigdy tak nie robiłaś. Okej. No i są silniczki. Ja jeszcze się miałam ciebie zapytać, czy ty kiedykolwiek miałeś korzyść bawienia się z chowanego. Nie. Zawsze mnie znajdowali. Zabawy z prądem są spoko, ale zawsze lepiej się nie chwalić takim osiągnięciem. Głowa. No ja wiem, to jest ludzka głupota. A to Sysia mówiła dziurka. Ja sobie żelazno w końcu zauważyliście samą własną etykierkę. Jest nuda, dziecku, komputer, ładna pogoda na dwór, wyjdzie. Właśnie, chciałem powiedzieć dzisiaj, że ładna pogoda, idealna komputer. Jak gra na komputerze, to przynajmniej nie włóczy się po barach. Dokładnie. Co? Świeci słońce? Franciszku, 19 po, to było 22 minuty temu. Jeszcze to przeczytałem. Jej. Sysia nadal za dwoma. Zastanawiam się przy tych rozdzielnikach, czy jeśli tu mam wolny taśmociąg, czy to nie jest wąskie gardło? Ale nie, bo jeśli tu jest zapchane... Głębokie gardło. Jakiś nowy film? Od jutra w kinach? Nie, to była piosenka. Zobaczę, czy tam nie ma kolejny. Serio? Ale nie ma już teraz jej twórczości chyba. Na YouTube, nie? No nie ma. Nie, szkoda, no właśnie. Chciałem sobie przypomnieć. Obejrzeć teraz wszystko na spokojnie, bo nie śledziłem naprawdę jej twórczości na bieżąco. No. To ja mogę ci poszukać, bo na pewno gdzieś są jeszcze. Tam wszystko stoi mi, bo nie pozmieniałem jeszcze. A te belki, one są w ogóle pełno. Pełno belków. A muszę sobie tego wywalić. Potem jest stojanów 4. Miała kilka tych piosenek, ale najgorszą piosenkę to miała tą swoją pierwszą. Pokasowe mi to kojarzę. No i tak sobie jedną radzę. Taką w sumie spoko miała. Chyba rak się nazywał, czy coś takiego? To jeszcze w miarę przeszło, nie? Cześć, ale cześć, rak się nazywam. Tu jest krzywo, powinno to być jedno wcześniej, ale sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Tu już nie zejdzie, bo to nie ma szans. Nie ma opcji. No szkoda, ewentualnie to mógłbym sobie... Ej, napiłabym się energetyka. Niezdrowe są. To mógłbym jedno albo dwa tu... Od czasu do czasu można. Ja nie lubię. Ja jednego piłem tylko w życiu. Serio. To jeszcze taki cytrynowy. To ja wiem. Taki nieprawdziwy Black czy Tiger, bo one są chyba mocniejsze, nie? Nie wiem, nie piłem. Nie. Najmocniejszy to jest jednak Monster i jest bardzo słodki. To sobie zrobiłem tak równo przy fundamencie. Nie wiem, nie piłem. Dupnij no sobie może Monsterka, w sumie dobrze. Byku. Nie, ja raz piłam w życiu i to mi tak nie smakuje, że... Dupnij sobie Monsterka. Co ciekawe, nie. Te słupy taśmociągu też nie mają kolizji, podobnie jak rozdzielniki. Można postawić sobie dwa tak, ale między nimi nie postawisz już taśmociągu. Ej, piła! O tu, naruszenie piła. Obszaru. Taśmociąg sam w sobie ma kolizję piła. I nie da rady go postawić. No, co tam? Wiesz, co będzie jutro o 21:30? Harry Potter? Bez tabu epidemia otyłych dzieci. Coś dla nas. O. Tak. Na TVN. Kurde, to muszę do ciebie zadzwonić, bo ja nie mam telewizji przecież. A no tak. To co tu się dzieje? Robi się, ale wolno się robi. Powinien to przyspieszać wszystko. Silniki i komputery to jest coś, co przydałoby się przyspieszyć. Odstaw ten komputer. No albo dostawić sobie tych, ale kurde, producenty, które też można odblokować. Mam już dużo komputerów. Potrzebuję sobie zmodyfikować to, potrzebuję wyrzucić to. To się robi, więc prawdopodobnie będę miał trochę miejsca, żeby... No, idzie. Jutro jest poniedziałek, prawda? Nie, no, ej. Stój, teraz ja. Tak. Trójeczka, to wszędzie jest trójeczka? Ja już mam listę zakupów w głowie. Strasznie mało tego zużywa. Za mało, bo...
tak naprawdę to nie wiem, dlaczego ten to wąskie gardło tam. Nie, na dłuższą metę to by co chyba. Co ty masz z tym gardłem? No bo to jest potoczne określenie miejsca, które spowalnia cały układ, system bardziej rozbudowany. A jakie jest niepotoczne nazwa? To jest też trój. Wolny. I teraz ja się jąkam, to wszystko czy z ciebie. Ale czym się śmiejemy z takich ludzi? Nie, jąkam. No co lelelelelelele. To tak nie brzmi, jak ty robisz. O, tu. Kurde. Tu wrzucę. Ja mam kolegę, który się jąka i to tak fest się jąka. Jąka fest. Ciężko się z nim rozmawia. Matka, jakiś pies z kawiczy. Tu będzie coraz więcej ogólnie, tu już jest setka. No ale tu chcę się pozbyć tego wszystkiego. Wszystko, czego dziś chcę. Dziś oddam tobie. To i, wiem, że to by przyszło inaczej, ale... Pies! Ucisz tego psa. Cicho. Na Discordzie słychać na pewno, na live nie wiem. Ale szczeka. Pimpek jeden. Z kitu, pimpek jeden. Jeszcze muszę troszeczkę opróżnić. Ewentualnie no, tu jest wszędzie pełno. Kurde, nie mam gdzie wsadzić. Siła. Zamknij okno. No dobra. Wszystko dla ciebie. Haha. Ja więc sobie mogę coś nalać. Siedzę tu już od godziny 43 minut. Nie nalałem. 103 minuty. Karol znowu pisze wiersze. Muszę ten czat ogarnąć naprawdę. Na odcinku. Przecież takie głupoty, a to wszystko będzie na odcinku. Wszystko po 30 Franciszka. I piłki. Cześć i chwała Franciszkowi, że cokolwiek pisze. Tak, dokładnie. Franciszek to jest starsza, skorowana osoba. Nie, my to nie, już, no nie obrażaj. My się śmiejemy tego tak, ale on się może obrazić właśnie. No i chcę tego usuwać, bo chcę po prostu wywalić te 30. Mam dużo, mam opór. Tu powinien być też duży pojemnik w ogóle. Nadal tego psa słychać. Stać mnie. No mam uchylone drugie okno. Wcześniej było tak ciepło, że sobie jedno uchyliłem bokiem, a drugie u góry, nie? Jakby to zrobić? Pojemnik, pojemnik. I teraz potrzebuję... Organizacja. Małą skrzynkę na rzeczy, którą mam przy sobie. Przechowaj wszystko, nawet drugą. Ciekawe, czy nie wrzuciłem do tej skrzyni rzeczy, które potrzebne są do widzenia drugiej skrzyni. Do zrobienia. Przechowaj wszystko. Teraz niszczę sobie to i to. Teraz potrzebuję postawić... aczkolwiek nie mam rzeczy. To i to. Pod spodem... Postawię to na górze, żeby wiedzieć... Wejście z tamtej. Tak? Tak średnio. Żeby wiedzieć, w którym miejscu właśnie. Tylko pionowo mi linii nie pokazuje. Jak obstawiam prosto. Muszę się oddalić. Wejście, wyjście. Chyba tak. Nie wierzę w siebie. Co zrobiłeś? No patrz na live, jak stawiam pojemnik. Zaraz zobaczę. Ale jest krzywo. Okej. Okay. Nie, cofnij sobie, to już piąty albo czwarty raz stawiam. Cofnęłam sobie. Tak, czy do przodu, czy w lewo? Siłka, jakbyś tu została obok, widać co prawda właśnie co się buduje. Taki wiesz, dymek, co ja teraz widzę. Taki podłom budowania. Tu. I ty mi się powiedziała, w którą stronę, wiesz, tak na budowie. Tam, tam, dźwigiem. Panie kierowniku. Bułka 5 zł. Powinienem postawić sobie obok. Ja się pod spodem postawić, naprawdę? Tu. Co jest ze mną? Nie da się postawić pojemnika pod spodem, to jest też... Tu?
tu. Chyba tak. Teraz stawiamy tu, teraz stawiam jeden. Nie mam rzeczy już. Pociemnych. To i. Pręty chyba tak? Szły? Tak, tam, tam, ten, tak, ten. Tak. No i teraz stawiam jeden obok. Teraz niszczę to. Dalej jest krzywo. Czyli już jedną linię wiem, a to sobie przesunę. Tak, tak, jest. Najgorzej. Ile można, nie mam stalowej belki. Ile można stawiać to wszystko? To jest dramat. Ja nie wiem. Przechowaj wszystko. Teraz to, to, to i to moje. I powodzonka. Teraz to moje. I Elohere. Elohere, to moje, wszystko mam. Szósteczka, cyk, cyk. Tego też nie ma. To jest coś krzywo chyba, ja nie wiem, czy to dobrze postawiłem w ogóle. Biedronka, niskie ceny. Okej. No mógłbym tu w sumie tego nie mieć, tylko połączyć się od razu z tym. A no nie, tam już niech tak będzie. No więc ogólnie jest spoczko. Stawiam sobie to. I tyle. 26 minut odcinka. Szybko lecą te odcinki, powiem szczerze. Koniec. Nawet pół godziny. 26, koniec, bo ostatnio było 6 minut dłużej. Tak. Silnikiem już pełno. Nie wiem, co się odblokować piła. Co by się odblokować? Mam jakieś tam rafinerię. Mam jetpacka. Maska gazowa. Nie mów maska gazowa, please. Prawda, rafineria. Lecimy na ropę. Tak jest tu live. Maska gazowa. Silniczki. W ogóle nie mam jeszcze miniaturki chyba na ten odcinek. Nie mam, bo robiłem na poprzedni. Gdzie w sumie... Co ja zrobiłem w tym odcinku? Nic. Jeszcze tam miałem w ogóle. Nic, leni jesteś. Wywalam to wszystko na razie, bo muszę jeszcze tam przecież zrobić, żeby się te belki robiły. Chociaż na razie mam pełno i nie wykorzystuję ich w żaden sposób, ale... Mogę sobie pokazać też pociąg czwarty. I chyba... Pompę ropy? Czy energię? Pompa. Na ropę? Pompa. Pompa. Nie, to alfabet morsa. Gang bang. Gang bang barabang. Mam już miejsce? Mam już miejsce. Potrzebuję to wszystko tu teraz pozmieniać z powrotem, tak samo jak zmieniałem w tym albo w poprzednim odcinku. Jak piłka opowiada historię. To w tym. Tak. Z prądem. To chyba w tym. To w tym. Mam troszkę miejsca. Potrzebuję teraz z powrotem na to. I powrzucać betun. I tu idą teraz to. To jest to tak elegancko. A tutaj jak tam? Bo było mało. No dalej jest niepełno, ale... Ale nie robi się, bo nie ma... Wągla nie ma. Kurde. Co jest? Ciężarówkę mogę sobie odblokować, aczkolwiek tam chyba... O, to jest smutny kocie. Od tego jest potrzebna ropa. Trzeba się najpierw na złoże wybrać. No kurde, nie ma. Może przyjedzie. W ogóle... Ja coś jeszcze zrobię. Technologia radarowa. Kwarcyk. Coś wam to mówi, prawda? Kwarcuś. Miała być Naucz mapa... Naucz się. Kwarcuś. Prąd jest. Miała być mapa i miała być w ogóle wieża taka kontrolna. Także od kilku odcinków nic się w tym temacie nie dzieje. Ale idę właśnie teraz to zrobić. Zamiast wziąć sobie silniki, tam jest zmniejszy z tego wszystkiego. Wszystko na raz robię. A! Rzeczywiście. Wyszumiałeś się już? Połamałem sobie nogi. Przy upadku z takich dużych, gdzieś tam skoki, parkour, coś tam, bardzo jest uginanie nóg, naprawdę. Na ugięte, nie na proste. Co tu jest ciekawego? Bardzo przydatna alternatywa na robienie sobie śrubków. Przez co muszę pół fabryki zmieniać. Bo nie robi się sprętów, tylko ze śrub. Więc odchodzi mi za hutą konstruktor, który robi na... ze sztab pręty. Teraz mam dużo śrubek i nie wiem w sumie, czy... No to jest jakby dwa razy wolniejsze, znaczy tyle samo na minutę, aczkolwiek z dwóch sztab żelaza robi się dwa pręty, a z dwóch prętów robi się 48 śrub. Okay. Więc to jest 4 razy mniej wydajne, aczkolwiek na minutę robi tyle samo, więc to się różni też czasowo. Aczkolwiek jeśli chodzi o materiały, których i tak jest mało, więc
To nie jest problem. Myślę, że wezmę, chociaż nie wiem, czy to wykorzystam. Jak na początku się nie wie, ile się śrubek potrzebuje, a już wiem, więc zrobię masną fabrykę, trzeba zakładać taśmy, to potem się dostawia jakieś małe fabryczki, śrubek specjalne, jakieś tam nowe rudy, żelaza się odkrywa i jest 30 minut odcinka równo. Aczkolwiek ja mam dużo śrubek i w sumie wszystko przychodzi przez magazyn, więc na razie nie, przez pojemnik, więc na razie nie mam potrzeby robić dodatkowych rzeczy, ale weźmiemy sobie kolejny dysk. I ogólnie ten technologia radarowa, to mi się też odkryło w hubie 6. Jeśli patrzę pół godziny, to jest za długo. To, analiza. W 5 odkryłem sobie... Co ty tak analizujesz? To, pompa ropy, rafineria, paliwo, guma, plastik. Pompa. I skaner ropy, to jest tam 1100 metrów, za mną. Tu jest producent, który z czterema wyjściami, z czterech rzeczy. Przetwarza 3 lub 4 części w jedną. To jest też ważne, 3 lub 4, nie zawsze wszystkie 4. Czasami się robi z 3 rzeczy coś. Tu potrzeba ramy i dużo silniczków, dlatego właśnie zależało mi, żeby zrobić to jak najszybciej. Duża ciężarówka. I komputer. Tu jest technologia radarowa, wieża radarowa. Gdzie też potrzebuje ciężkich ram, których na razie robi się w producencie, na razie nie ma producenta odkrytego. Naklepałem sobie na razie troszkę ręcznie. Silników, którego mam teraz na styk. No i kształtowe oscylatory, których nie mam fabryczek, ale ostatnio przy rudzie kwarcu sobie je klepałem ręcznie. I 25 nadajników. Klep, wiemy, biedę. Technologia radarowa, co odkrywałem siłeczkę, nie? Bo miałem ci dać wybór, a teraz ci narzucam. A tu jest alternatywa na komputer. Z gumy i z różnych rzeczy. Tego, ja mam takie pytanie. Tego też trzeba będzie. W rafinerii robi się gumę i plastik. Kiedyś miałem jedno albo dwa i sobie przyspieszałem na maksa, ale i tak było za mało. A plastiku potem, najpierw miałem jedno albo dwa, a potem też rafineria chyba. A potem zrobiłem sobie 4 albo 5, ale i tak było troszkę za mało, więc teraz trzeba będzie wszystkiego zrobić na maksa. Więc odkrywamy to. Słucham cię, piłeczko. Pokażesz nasz dom dzisiaj? W Minecrafcie? No. A ty serio uwierzyłaś w to, że ja nagrywając odcinek Satisfactory na Minecrafta nie pokażę, co budowałaś? Ja też to trochę, tak wiesz, wziąłem. 36 potrzebuję zrobić jeszcze 14. Jak to wziąłeś? Silniczki wrzucam 14 tego i 25. Troszeczkę... kryształy kwarcu. Troszeczkę... Żartem. Żartem, pół serio. To żartem czy pół serio? Pół żartem, pół serio. Jest jakiś taki chyba fanpage na Facebooku. Kurde. Bo ja żartem to całkiem wzięłam. 7. Mało kabli. Wreszcie sobie wezmę kable. Wiesz, jakie to brzydkie? Takie brzydkie? Kurde, przejść nie można. To zobaczysz. Ruszaj dupę. No. O ile ci serwera nie zamknę. Kobieta mną rządzi. Dużo kabli potrzeba. Pamiętam tą wyprawę. Zabrakło mi kabli. Tak. Robimy 13. Na styk. Mam już 3, 4, 5, 6. Postawię sobie tą wieżę. Jest jakaś mapa chyba pod X-em. Nie, X to jest pod Z. Prawy dolny róg mam pokazane. Cyk i cyk. I jeszcze 25 nadajników. Mogę sobie zrobić w tym momencie 53, także klep, klep, klep. Ważne jest też, żeby na lewce kolej nie pije. Mieć nadajniki przy sobie, bo się przydają. 25. Można też w ręku trzymać je. Tak jak orzeszki, które wyjąłem sobie z ręki, żeby zrobić. Ta cisza. Żeby zrobić. Żeby zdjęcie zrobić. A ja w ogóle już myślę o kolejnych rzeczy. Jeszcze nie chciałem mówić jednej, już myślę o dwóch kolejnych. A. Jak ja liczę? Jeden jeszcze. Nie umiem liczenia. Nie. To cyk, leć. Postawię sobie tą wieżę i z tego będzie mnie turka. O tym teraz myślałem. Cyk. Wróci za 12 minut. Asia. Asystentka autonomiczna. Jak to? Nie pamiętam, jak to było w pierwszym odcinku. Dokumenty tego radarowa, wieża radarowa z mapy wysokości zaprojektowanej, promień zarząd wysokości, długość sprzątania mapy jest zmienna. Aha, czyli muszę to postawić wysoko. Tam na przykład, myślę sobie na górze. Nowość. Wieża kończ ten odcinek. Radarowa, ale ja chciałem to postawić, zrobić mnie na drugą jeszcze. To by nie fajnie wyglądało, to taka wieża duża. Kończ.
10 nadajników, dużo RAM i 15 jeszcze kryształowych oscylatorów. Nie wiem, czy będę miał wystarczającą ilość. 69? Jest za mało. Kryształ kwarcu. Potrzebuję... Ile tam było? 15? Ktoś mnie słucha? Czyli nie. I co ciekawe, to robi się z drutów i z plastiku. Plastik robi się z ropy. A mam też alternatywę. Kiedyś miałem. Można blokować, tak. Gdzieś tam oglądałem stary odcinek Walkiza. To jest chyba piąty, jak on właśnie ropą się zajmował. Nie, produkcją śrubek. Właśnie o tym, co mówiłem, że zabrakło mu i robił jakąś tam nową maszynkę do śrubek. I właśnie ktoś mu powiedział o tym samym, o tej samej alternatywnej metodzie, którą tu musisz odblokować, na śrubki z właśnie sztaby. Ktoś mi o tym powiedział, że właśnie pomija się ten proces robienia prętów. Kira, mówię i myślę w ogóle o czym. Masakra. I. Dobra, klepie, bo 36 minut, powinienem to skończyć już. A plastik? Nie, kwarcu, mam jeszcze kwarcu, czy nie mam kwarcu jeszcze? Trzeba się będzie wybrać do pojemczków. Kończy mi się kwarc. Jeszcze nie wiem, jak to tutaj działa, ale działamy. Kryształy, dobra, robi się. Jeden z dwóch, czyli 200 z 400. Także właśnie oszczędza się miejsce przez to, że nie ma pośrednio jeszcze przez konstruktory produkcji prętów. A ja nie czytam czatu. Zastanawiam się, czy to dobry pomysł, żeby przedłużyć odcinek o czytanie czatu, jeszcze to, co mam zaległe. Chyba będzie 50 minut trwał serio. Serio kończy się kwarc, kurczę. Aczkolwiek kwarc mam jeden tam 560 metrów od linii z siarką, którą ciągnąłem. Ciągu. Aczkolwiek jak mam pełny magazyn tutaj, to trochę nie mam możliwości robienia w tym przypadku kilku rzeczy na jednej taśmie. Tym bardziej, że nie mam jeszcze inteligentnych rozdzielników. To też się odblokowuje chyba w 7 tierze? Chyba tak. Więc tu jak lecą druciki, przewody. A tam kable mało, 1800 jeszcze. Ale tu tyle co wchodzi, tyle co tyle wychodzi. Tu trójka wchodzi, trójka wychodzi. Spoczko, że nie mniej. Tak, ile tam potrzebowałem tego? Ale wieża żelazowa. 9. Mam 6, jeszcze 9. 9, dobrze liczę. 6, 15, 9. 9. A mogę zrobić 13. No i fajnie. W tym przypadku znowu kable są wąskim gardłem. Nie no, tego mam za mało. Teraz jest 9, 8 właśnie. Było 140, 14 na 1, więc tak. Miałem zrobić 9, a zrobiłem 13. Nie umiem liczyć. Sobie resztę. Żeby sobie chociaż ten... Halo, nie śpimy, bawimy się. I 10 nadajników. Nadajników mogę zrobić 14. W tym przypadku mało mam kabelków. Chciałem powiedzieć płytek, ale kabli rzeczywiście mniej. 12 potrzebuje 10 zrobów. Miał. Tu miałem wziąć orzeszki, ale do zdjęcia. Stawiam, robię, kończymy. Wieża radarowa. Mało środków, kable, 50 kabli. Cyk. To jest prędkość. Bang, bang. Wróci za 7 minut. Z live'u 2 godziny, 38 i 38 odcinka. Stąd będzie ciężko. Ona jest masna, nie? Może ja ją postawię na razie tu. I zobaczę w ogóle, jak to działa, jaka jest wysoka. I na tej wysokości, ile będę mógł sobie... O, prunt! Ale walnęło. Coś tu można? Strefa zasilanie i skan, 5 minut. A bo on skanuje! Ja myślałem, bo on pokazuje pojazdy. Jakieś pojazdy były normalnie na tej górze. Tak, tu jest ten mój budgie. Tutaj na mam nakierowany na niego teraz. Na mapie tutaj nade mną. Na mapie, na skanerze, na... Jak to powiedzieć? No to co na górze się wyświetla.
Pokazuje mi tego, co stoi Badzi mój. Jak mu gdzieś zostawi, no wyprawie czy gdzieś, to jest ułatwienie. Ale nie pokazuje mi, którego jeździ... Co? Nie pokazuje mi traktora, który jeździ. Także... To mi chyba pokaże ta mapa. Którą odpalam Z. Kiedyś to jeszcze nic nie robiło chyba. A teraz... Widać ciągnik. Widać, że ja jestem tu. Ciągnik jest tu. Co robi tu ciągnik? Tu jest... A widać wszystkie nadajniki moje. Zajebist. Kiedyś tego nie było. Jezus, odkrywasz grę po takim czasie. Nie, no bo kiedyś tego nie było, tak samo jak pionowych taśmociągów, tak samo jak Badzi nie było. Także ja się miaram teraz. Bo nie odblokowują, to jest, wiesz, ilni akces. Jedzie sobie traktor, tylko nie bardzo rozumiem, dlaczego się wybiera coś... Wow. Beacons. Near, medium, far, infinite. Kurde. Beacons jak w farmingu, takie... Kończ to. No, ale no... Potrzebuję do zasilania i maksymalna obszar skanowania. Chodzi o to, że ja pod Z w tym momencie nie widzę całej mapy, tak? Że jest tylko tyle, tu jest woda, w ogóle nie byłem tam. Gdzie jest węgiel? Kwarcykowo... Tu jest węgiel. Tu jest za wodą też coś jest. Tu jest jakaś plaża, tam gdzie węgiel. Elektrownia. O. Widzę nawet ile jest w środku? Ja piernicze. Genialne. A w ciągniku nie wiem ile jest. Cóż, ale on jedzie sobie w moją stronę. Troszkę to jest do góry nogami, jestem przyzwyczajony zawsze, że to jest na górze, na północy, a tam się idzie na południe, w dół. A teraz to mam na dole, a tam jest na górze. Więc troszkę to jest na odwrót. Według mnie. Tak mi się kojarzy, nie wiem, czy to jest dół mapy, czy góra, tak sobie przyjąłem i... Powiększenie. Tu nie wiem, co to jest. Ale ogólnie mapa jest duża. Zajebiście, że można teraz, kurde... Nie, no bo tak, no to nie masz bardzo. Jak teraz tak mapę otworzyłeś, to już mi się Don't Starve przypomniał. Kojarzę, gra, ale nie grałem. Tam szkoda. Jajo. 42 minuty. Także teraz jest taki obszar. To mały dosyć. Jeszcze to można zasilanie podpiąć. Nie wiem po co, ale... Jest wolne. Co to powoduje? A! O! 55%. Jakieś czasy do skanowania, nie wiem po co. No bo i tak widzę na bieżąco przemieszczający się ciągnik. Zajebista sprawa. Gracze. Kurde. Kiedyś tego nie było. Prawda. Beacons, na przykład... Gejzery. Na przykład... Wąskie wejście, demo. Elektrownia. To się tu mam blisko. Infinite. Czy tak wybiera? A, dobra. Co to powoduje teraz? Bo węgiel jest gdzieś tam. Węgiel, tak wziąłem? Wiem, że powinien to kończyć już. Z. Nie, elektrownia. Też to powoduje jakiś taki słup światła jak w farmingu? Albo w Minecrafcie? Z tym mi się beacony kojarzą. No to jest gdzieś tam. Tam w sumie. Chyba nie. Nie wiem. No jest mapa, kompas. Zajebista sprawa. Jest ciągnik. I są dwie stacje ciężarówek. I można zobaczyć sobie. Tu jest malutko. Malutko. A on jedzie nie wiem ile. 2 godziny. Dobra, już kończę, mamo. Jeszcze nic nie powiedziałam. Bo wyskakuje to po lewej. Gram 2 godziny. Lajwika z 2,5, no. 2,5. 2,5 to nie jest 2,5. O matko, moja matma. To jakieś rzeki widać, no. Takie... Nie, bo mówi, że Don't Starve. Tam też jest takie wszystko... rysunkowe. Takie, wiesz, takie ciasteczkowe. Jak nazwać? Takie, że... Nie jakieś takie ładne, wyrafinowane, dużej rozdzielczości grafiki, tylko... Tylko takie, wiesz, też rysowane, nie? Myślałem, że to jest to. A to jest to. Także 55% na tej wysokości. Nie wiem, o co chodzi z tym skanowaniem, ale no... To nie jest nawet pół, prawda? Czy tu jest pół, ale w sumie... Powierzchnia koła się kłania.
Teraz to zniszczę, więc znowu się 5 minut zrobi. Co ty gadasz? Aczkolwiek 55, ja to chcę postawić tam na górze. Jak się tam dostać? Wyrzutniami? Skocznia? Cyk, i tu jest wolne, cyk. Chwilowe. Tylko. Cyk. I tu nie wiem, czy się uda. Ła, rzeczywiście. Skocznia jeszcze jedna, mam rzeczy, bardzo fajnie. Podstawowe rzeczy są potrzebne. Wzmacniane co prawda płytki, ale to już też jest dla mnie banał. No to teraz niszczymy tą. Już mam, użyłam jeszcze lepszych słupów, więc mam ograniczoną ilość tego wszystkiego. No nie. To będzie za mało troszeczkę. I co ja tu zrobię? Ła. Rzeczywiście. Damy ci na tej wysokości. Ja tam się dostanę, mówiłem. Jeszcze dziś, w jedynce. Nie, obok, nie, nie na górze. Nie. Jakoś tu chyba. Tak, idealnie. Dobrze. I teraz kolejna odskocznia do góry. Tu. Teraz niszczymy to. Niszczymy to. I czy da się to podpiąć teraz tu? Ej, ja to zniszczyłem, szal. Już jest zniszczyła już linii. Bardzo dobrze, nie uda się, więc muszę zrobić to tu i to tu, bardzo dobrze. Teraz cyk. Kurde, jeszcze za mało. Teraz znowu się zdupię. Jeszcze inhalator, ale orzeszek. Orzeszki. Także wchodzimy. Postawię to. No i w sumie zobaczymy, jak na tej wysokości to będzie. Na samej górze tego przenośnika kosmicznego. Byłoby na pewno lepiej. Także. Na jakiej wysokości teraz ten fundament? Tam myślę, że gdzieś tu. Upsi. Okej. Okay. No i tu już można na przykład przejścia takie fajne. Spodziewa jestem. Niech będzie tu. Bardzo fajne przejście, naprawdę zapraszamy. 40, ja bym szła. 7 minut, kurde, to już było połowa kolejnego odcinka. No, i tu jest fajnie, płaskak na stole. Fioletowy elektroślimak. Zanim sobie go przebadałem. A dobra, tu też sobie przejścia, jeszcze ślimaczka sobie zbierzemy. Ślimaczek na końcu, z imię mu się skojarzyło. Ja nie wiem, z czym piłeczka w ogóle, naprawdę nie wiem, co miałeś na myśli. Kiedyś z tych ślimaków fioletowych robiły się 3. Te. Też pytałeś, co się z tego robi. No. Te przyspieszacze. Przyspieszałem ostatnio fabrykę żelaza. Pewnie pamiętasz. No ale to zielone, a ten fioletowy? Wszystkie są żółte, z których robi się 2 chyba. Już nie wiem, czy nie 3. Kiedyś było 1, 2, 3, teraz jest 1, 2, 5 wydaje mi się. Zielony, żółty i fioletowy. Kiedyś z fioletowych robiło się właśnie. Kurde, to jest płasko. Kiedyś robiło się 3. Teraz sobie się 5. To jest taki rzadki materiał. Jak daleko robimy? Tak na skraju raczej nie. Tą wieżę. Koniecznie, żeby wystawała, ale coś takiego z drabiną, może w tą stronę. Taką pochyloną najlepiej w moją stronę. I teraz w tym momencie jest to 5 minut, brak zasilania, nie wiadomo jaka strefa. Wstawię to jeszcze raz, bo to fajnie dupnęło. Jak dup. To się niszczy jeszcze. Się zniszczyło. Gra jest w innym miejscu. Nie no, chyba tu. Mogę zobaczyć, czy jest dobrze. Myślę, że tu, chyba że jeszcze sobie pochylę bardziej. Albo tak na. No chcę, żeby to z tej fabryczki tu było tak widoczne. Żeby na skraju sobie stało zwrócone w moją stronę. Gdzieś tu może. Myślę, że będzie dobrze. Uwaga, słuchamy. Fuck it. Przeżyłem.
To ja może pokażę, jak działa inhalator leczniczy. Bardzo fajne. Aczkolwiek rzeczy do jego stworzenia odnawiają więcej. Ja tego nie podpiąłem jeszcze. Ciekawe, jak długi może być kabel? Siłka powiedziała w 18 odcinku w komentarzach, że może być bardzo długi. A czy coś nam jeszcze zostało? Chyba nie. Jeszcze to. Czas skończyć. Wiem, że czas skończyć. To jeszcze muszę wszystko rozwalić. Poraniny. Podpinamy, kończę i robię już... Ja w ogóle nie mam podejścia teraz do niego. Wstawiłem go wysoko, ale teraz nie mogę... Ja sobie może cofnę jednak. Nie wiem, kiedy go stawiałem. 13? Po? 14? Teraz jest 15. Może być tu. Przed postawieniem jeszcze na górze jestem, bo chcę zobaczyć, jaka jest strefa teraz. Brakowało mi ciebie. Siema Sysia. Sysia ma ZW. Wrzuciła już czy jeszcze nie? Jak w maluchu, nogami szło po piachu. Muszę otworzyć okno. Kurczę. Chuściał się głową zahaczał. Sysia miał dziurek. W życiu brakuje. 20. To było 55 minut temu. Masakra. A Sysia dziurek brakuje. Chuściał się głową zahaczał. Ciągle to dziurka. Nogami szło po piachu. Jak w maluchu. Jeździłem Oplem Corsą na... Jezu. Czy czat się zaciął? Czy ja mam tak mało do nadrobienia? Nikt nie pisze. Zabawy z prądem są ostatnio, tak? Tak. No, to w sumie myślałem, że więcej. Oplem Corsą jeździłem na... powiem historię, żeby już ludzie mieli nagrodę. Jeszcze nie powiem, tylko jeszcze coś dopowiem. Kurde. Żeby ludzie mieli właśnie... motywację, że tak długo siedzieli, nagrodę jakąś. Uwaga, słuchamy raz jeszcze, jak to się stawia. Bierze radaroma. Z drabiną w moją stronę. Gdzieś tak najbliżej, żeby sobie... stała na skraju. Pięknie. Uwaga, słuchamy. Piękne. Teraz na razie tego nie niszczę. W ostatecznie nie będzie to stało tak... bez fundamentu, w powietrzu. Aczkolwiek zepniemy na razie hutę. Chcę zobaczyć, czy może być... Tam postawię słup. Czy z tego słupa można podpiąć tu od razu? Można, bo to się podpina na dole. Czyli... A, w ogóle mogłem... Niszczymy to... Odpiąłem się, to mogłem. I teraz stamtąd... tu. Nie, za długi. Przez to można, nie? No postawimy sobie gdzieś. Tego nie ma. A tu mam w ogóle jeszcze, tu. Ten zajęty. To postawimy sobie też na górze jeszcze jeden jakiś tu. I stąd, tu, elegancko, przepięknie to niszczymy. Zaraz schodzimy, tylko zobaczę jeszcze ile to się... Kurde, ta mapa jest przepiękna. Przez screena zrobimy stamtąd właśnie, jak to widać. Taki mocny na górze. 55. Dlaczego to jest samo? Hej! Obecna strefa, obecny obszar. Do następnego skanu. Jak ten czas mi nie da się zwiększyć? Nie mam pojęcia. Tu się za dużo nic nie robi. Tu jest tylko czas, który nie wiem co oznacza i procent, który się nie zmienił, więc to też bez sensu. Ewentualnie wyłączyć można. Wstrzymane. Procent skanowania, no chyba, że... Nie wiem dlaczego to ma tyle samo, ale... A, jest rzeczywiście więcej. Nie. Kwarcykowo. To było wcześniej odkryte, czy nie było? Już sam nie wiem. Może się odkryje, jak mnie ten czas. Ale zobaczymy. Póki co widzę, że jest ciągnik, który sobie właśnie wyjeżdża z mojej tutaj stacji. Zostawił troszeczkę w tej tyle. Także bardzo malutko. A ja bym jeszcze zobaczył, jak on dojedzie. Jeszcze nie kończyć. Elektrownia. Tam jak to wygląda. Jak wyjdzie ponad godzinę, to cię zabiję. Nie, 54 minuty, o matko. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Ja sobie jeszcze z zakończeniem odcinka poczekam, jak ten traktor to jedzie i zobaczę, jak dużo węgla tu się nakopie i ile on tego weźmie. Ale w najgorszym wypadku trzeba będzie tam jechać i...
przyspieszyć też pociągi, żebyś więcej węgla było, no bo to jest dramat, jak mało tego jest. No to ewentualnie zrobić wszystko tak samo, tak jak ostatnio, bo jak zrobiłem, ale nie będę cofał sobie sejma, bo zrobiłem więcej niż zniszczyłem, więc najwyżej trzeba będzie tam to odbudować. Przejeżdża sobie traktor przez rzeczkę, zwolnił. Sim podczas nagrywania tego kursu był bardzo skupiony. Matko, to odcinki 30 minut i teraz 50 parę będzie. Także kończymy ten odcinek ogólnie, już się pożegnamy, bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i jeśli się spodobał, zachęcamy do zostawienia łapeczki w górę wraz z Invictą, która dziś ze mną była. Byłam! I do zobaczonka. Pa, pa. Ja chcę poczekać, zobaczyć jak on zasysa to wszystko. Jak skręcił nagle. Nie. Pamiętam jak on skręcił teraz ten traktor, bo tam gaz był. Ja nagle w lewo, ale on skręcił w prawo, coś mi się nie zgadza. Nie no, nie dojedzie. Niech zasie ten węgiel. 18 staków z tego co widzę. 16, bo to jest po 8. 2, 4, 6, 8. I ta stówka co na paliwo. A tutaj właśnie ten zawrotka w lewo. Masakra. Taka zawrotka. Także zrobię sobie jeszcze screena za chwilę na miniaturkę. Ta zawrotna prędkość. A teraz przeczytam. No. Łazik jest szybszy niż traktor, a ciężarówka jest jeszcze szybsza i ma więcej. 17 slot się zapełnia. 17 stak. Nie no, szybko dosyć się zapełnia, ale... No, traktor ma 25 chyba, ale no rzeczywiście za mało jest tego wszystkiego. Także no trzeba by coś tam jeszcze przyspieszyć. Się pomyśli. Ogarnę czat. Zmieniam u dziurek, brakuje jak maluchu, kabli energetycznych, to coś tam mówiłem. Ja na wyrywkowe odpowiedzi. Na wyrywkowe wiadomości odpowiadam. O. Siema, co się brakowało, gdzie ja będę patrzył w twoje oczy i całował usta twoje i dziękował będę Bogu, że ty ciągle kochasz mnie. Ale to lizanie baterii tylko przy tej 9V. Będziemy razem dzielić radości i kłopoty. Ja wezmę pierwsze, weź drugie mój złoty. Uwaga, dojeżdża. Elektrownia tu. Ej, dawaj, ej. Kurde. Suwaj się. Przyspieszyć można. No wjechał i nie mogę zobaczyć. No z 17 staków tam było. Nie wiem ile jest na pokładzie ciągnika, ale... I w ogóle patrzyłem, że tam płaszczka lata. O tu w tej części chyba jakoś. Właśnie za węglem zaraz. No i... Suwaj się. No wziął dużo. Nie wiem ile paliwa, bo się... uzupełniło, ale z połowę pewnie. No i tu już się uzupełnia kolejny raz. 57 minut. Bardzo dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy i do widzenia. Do widzenia. Do następnego. 46 minut, 46 godzin, 48 minut i 30 sekund czasu gry na tej mapie.